Bardzo teraz proszę o głos Piotra Waglowskiego, który w Polsce od strony obywatelskiej rozpoczął tę dyskusję o inicjatywie ustawodawczej kilka lat temu i ma sporą perspektywę. Nie rozpocząłem dyskusji na temat obywatelskiej inicjatywy, tylko na temat tego, w jaki sposób można by było wesprzeć taką inicjatywę elektroniczną. Inna sprawa, że rzeczywiście brałem udział też w jednej z pierwszych tego typu inicjatyw, kiedy na studiach gromadziliśmy podpisy pod projektem obywatelskim dotyczącym kredytu studenckiego. To było naprawdę dawno temu, to właśnie około 99 roku właśnie. I te 16 lat rzeczywiście szybko mija. Natomiast z perspektywy swojej, jako obywatela, który nie należy do żadnej partii politycznej, ja być może powiem coś, co będzie w poprzek całkowicie i tej debacie takim ujęciu inicjatywy obywatelskiej, jakie wydaje się istnieć dzisiaj w dyskursie publicznym. Otóż ja uważam, że inicjatywa obywatelska legislacyjna nie jest tym najgłówniejszym i nie powinna być tym najgłówniejszym sposobem, w jaki obywatele realizują swoje obywatelskie prawa, również te, które wynikają z artykułu 4 Konstytucji, o którym pan poseł powiedział, czyli tego artykułu, który mówi, że władza zwierzchnia należy do narodu i naród może ją realizować zarówno przez pośrednictwo swoich przedstawicieli, jak i bezpośrednio. To jest właśnie ten artykuł 4 Konstytucji. No i jeżeli rzeczywiście mielibyśmy podchodzić do tego w ten sposób, no to władza zwierzchnia, która realizowana jest w sposób bezpośredni, polega na tym, że obywatele decydują, a nie tylko proponują decyzje. Innymi słowy, trzeba by było tak naprawdę rozmawiać o tym, w jaki sposób bardziej realizować referenda, jeżeli ktoś chciałby rzeczywiście brać udział w podejmowaniu decyzji w indywidualnych sprawach. Natomiast z mojej strony wygląda to też w ten sposób, że to nieco by, tak przypuszczam, nieco by popsuło albo utrudniło może realizację działań, znaczy utrudniło by działania państwa, tak sobie myślę. Jakie są tematy, które były istotne w ciągu ostatnich, powiedzmy, 5 lat z mojej perspektywy? Otóż z jednej strony pojawił się rejestr stron i usług niedozwolonych, nie było wiadomo, kto go zaproponował. Dużym wysiłkiem udało się zablokować te propozycje, które nie wiadomo skąd wypłynęły, w pewnym momencie przybrały postać projektu Ministerstwa Finansów. Przy okazji walki z hazardem ktoś postanowił wprowadzić przepisy, które umożliwiały stworzenie infrastruktury teleinformatycznej do blokowania komunikacji elektronicznej. Rejestr stron i usług niedozwolonych na tym miał polegać. Zablokowaliśmy to jako obywatele bez żadnych inicjatyw, bez żadnych partii, po prostu na zasadzie sprzeciwu, na zasadzie budowania debaty publicznej, argumentacji, przekonywania mediów do tego, że to jest ważny temat, przekonywania innych obywateli. A więc aktywizowaliśmy obywateli, tłumacząc, dlaczego to jest zły pomysł. Ale przy okazji wtedy udało nam się bardziej intensywnie wprowadzić do debaty publicznej kwestię konsultacji publicznych. Nie wiem, czy teraz wracam znów do tematu, który jest w tym panelu najistotniejszy, mianowicie obywatelska inicjatywa ustawodawcza. O ile jestem po realizacji takiego projektu, w którym w ramach Fundacji Batorego przejrzeliśmy 110 projektów ustaw, które powstały w rządzie w 2012 roku, czyli przejrzeliśmy 100% wszystkich projektów ustaw, które zaczęły swój bieg w 2012 roku, przejrzeliśmy wszystkie dokumenty, które zostały tam wtedy przygotowane, łącznie z zaproszeniami do konsultacji publicznych, łącznie z uwagami. To jest naprawdę potężny materiał. O ile jestem po takim projekcie, to my żeśmy tam analizowali między innymi tworzenie tak zwanych ocen skutków regulacji. Chcieliśmy sprawdzić, w jaki sposób przygotowane są projekty ustaw. I na tej podstawie, z tej perspektywy, zacząłem komentować również projekty obywatelskie.
ale to już osobiście, prywatnie, poza projektami realizowanymi z innymi na przykład fundacjami. Otóż na przykład komentowałem projekt dotyczący tych sześciolatków. Nie wiem, czy Państwo czytaliście ten projekt, natomiast on był uruchamiany w kampanii wyborczej właśnie jako przykład projektu, który został przesłany do niszczarki, a przecież tak wielu ludzi się pod nim podpisało, a ja po prostu przeczytałem ten projekt. I powiem Państwu, że jakbym był posłem albo gdybym był senatorem, to akurat senatorzy tutaj nie mają nic do powiedzenia, ale generalnie jakbym był posłem, to bym zagłosował za odrzuceniem tego projektu w pierwszym czytaniu. Z perspektywy prawnika, który patrzy na jednostki redakcyjne sformułowane w sposób, który dla mnie który uznałem za wadliwy. Z perspektywy człowieka, który zaczyna się zastanawiać, bo przecież tam musi być uzasadnienie i przeczytałem to uzasadnienie nie było uzasadnieniem projektu ustawy. W trzech pierwszych akapitach było wygrażanie ustawodawcy, że my wam teraz pokażemy, bo zawsze żeście ignorowali obywateli w związku z... i tak dalej. Przez tam trzy akapity. Jeszcze jest odesłanie do 25 lat wolności. No to nie jest uzasadnienie projektu ustawy. Już nie mówiąc o tym, że nie znalazłem tam w ogóle oceny skutków regulacji. A jestem człowiekiem, dla którego ważna jest ta koncepcja opierania prawa na dowodach, czyli evidence-based policy, taka kalka z angielskiego. I jestem przekonany również, że istnieje możliwość tworzenia prawa, które będzie miało uzasadnienie w twardych faktach. Tylko że trzeba zbierać te fakty, trzeba tworzyć narzędzia analityki publicznej. Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza zatem, ja nie widzę takiego powodu, dla którego Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza miałaby mieć złe oceny skutków regulacji albo nie mieć uzasadnienia. Powinna mieć również uzasadnienie i oceny skutków regulacji. I te oceny skutków regulacji powinny być przedmiotem oceny również w toku prac legislacyjnych. To po pierwsze. Po drugie, powinna być tak samo skonsultowana jak każda inna ustawa. To znaczy, jeżeli rząd przygotowuje projekt ustawy, to jako grupy obywateli w różnych organizacjach pozarządowych zawsze żeśmy argumentowali, że trzeba przeprowadzić konsultacje publiczne. Konsultacje publiczne, które dają narzędzia też lobbingu obywatelskiego, bo lobbing nie jest niczym złym. Lobbing daje państwu, temu, kto jest gospodarzem procesu legislacyjnego, daje narzędzia do tego, żeby tworzyć prawo oparte na dowodach, bo nie mylcie Państwo, wiem, że na razie nikt tego nie powiedział, ale nie chciałbym, żeby była mylona kwestia lobbingu z kwestią na przykład łapówkarstwa, tak, albo w ogóle jakimiś patologiami. Lobbing jest czymś dobrym w społeczeństwie demokratycznym, bo lobbyści przedstawiają argumenty na rzecz danego rozwiązania i pokazują argumenty, za które po prostu trzeba by było naprawdę dużo pieniędzy czasami zapłacić. Oczywiście, że mogą kantować, bo będą przedstawiać dane zjawisko ze swojej perspektywy, ale od tego powinniśmy zabiegać o to, żeby tego typu lobbying był jawny i żeby były wszystkie dokumenty publikowane i boisko powinno być równe, abyśmy mogli jako obywatele oceniać, czy właśnie ktoś kantuje przedstawiając argumentację. Lobbing jest dobry, tylko musi być przejrzysty, musi być prowadzony w sposób jawny i uczciwy. Każdy powinien być moim zdaniem lobbystą, bo to jest element bycia obywatelem. I teraz, jeżeli tak, to również inicjatywy obywatelskie powinny być poddane konsultacjom i w ramach konsultacji obywatele powinni też zgłaszać uwagi do takich projektów, bo te projekty, które miałem okazję przeczytać, no były po prostu wadliwe. Wadliwe z perspektywy tworzenia prawa. I takim elementem, który mógłby być właśnie wsparciem dla konsultacji publicznych, no mógłby być rzeczywiście tutaj, mogłaby być rzeczywiście ta instytucja publicznego wysłuchania w Sejmie. To jest artykuł 70a regulaminu Sejmu. I ten proces dzisiaj może zainicjować tylko właściwie poseł. A na wniosek posła. Zainicjować na wniosek posła. Komisja decyduje, ale inicjacja tego jest, jeżeli poseł nie złoży wniosku, znaczy, że nie będzie publicznego wysłuchania, bo żadna komisja bez wniosku oczywiście tego nie... A ja teraz sobie myślę, a gdyby dałoby się zrobić tak,
nie tylko przy inicjatywach, odkładam to na bok, inicjatywy obywatelskie, ale gdyby dało się doprowadzić do sytuacji, w której obywatele być może po uzyskaniu iluś głosów taki wniosek mogliby inicjować o publiczne wysłuchanie w danej sprawie. Dzisiaj obywatele nie są w stanie zrobić publicznego wysłuchania w Sejmie w ogóle. Nie mamy takiej możliwości jako obywatele, żeby uruchomić debatę na jakiś temat. Ten, kto ma agendę, kto jest gospodarzem agendy, ten ma władzę i ja się nie dziwię, że jedna czy druga partia polityczna, no, która przecież działa w ramach systemu, nie przyjmuje propozycji konkurentów politycznych, tych, którzy są w opozycji. To jest dla mnie naturalne. Natomiast zastanawiam się, w jaki sposób dać obywatelom możliwość wpływania też na agendę, bo tak naprawdę to jest istotne. Wpływanie na agendę, wpływanie na debatę publiczną. I jednym z elementów jest być może doprowadzenie do tego, żeby obywatele mieli możliwość inicjowania publicznego wysłuchania w jakiejś sprawie. Drugim elementem to jest to, co jest przedmiotem opinii przygotowanej właśnie dla INSPRO, czyli wsparcie obywatelskich inicjatyw, ale nie tylko obywatelskich inicjatyw, ale również innych procesów, które zachodzą z udziałem obywateli, a polegających na tym, że się po prostu przedstawia jakieś stanowisko popierające jakąś inicjatywę. Czy to będzie inicjatywa obywatelska, czy to będzie na przykład zbieranie tysięcy podpisów pod kandydaturą prezydenta, czy popieranie referendum, czy popieranie, czy zbieranie właśnie również pod partiami politycznymi, czy kandydatami do Senatu. Tam za każdym razem zbieracie państwo jako obywatele, wyrażacie swoje poparcie dla pewnych inicjatyw, umieszczając swój podpis na wykazie. One, te wszystkie inicjatywy, o których powiedziałem, one są bardzo zbliżone technicznie do siebie. One mogły być realizowane elektronicznie w ten sposób, żeby ułatwić państwu możliwość wyrażenia swojego stanowiska, głosu jako obywatela. No i to jest dosyć techniczny i prosty moim zdaniem zabieg, który można by było już przy tym stanie konstytucji zrealizować, ale wymagać będzie pogodzenia się z faktem, że rzeczywiście obywatele będą mieli więcej do powiedzenia i łatwiej będą mogli to tego typu swoje stanowisko przedstawiać. Natomiast, mogę się zatrzymać? Tak, ale tylko jedno zdanie powiem. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w każdym razie, jeżeli się godzimy na to, że są, że godzimy się na to, że jest przedstawicielstwo i tam podejmowane są decyzje, no to te decyzje powinny być dobrze przygotowane i dlatego są to przedstawiciele. Godzimy się na to, że to przedstawiciele robią. Natomiast my jako obywatele poszczególni moglibyśmy dawać impuls, moglibyśmy przejmować tą agendę właśnie. Ale wtedy nie jest narzędziem obywatelska inicjatywa legislacyjna, tylko właśnie referendum punktowe, kierunkowe albo uruchamianie debaty. Tak to widzę.